Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Resident Evil 7 Biohazard. Także kontynuujemy. Zapisałem. To jest w schodku przydatnego jest? Chyba nie. Aha, dobra, mam te. Muszę jakoś to. Teczkę, a amunicji nie mogę? Brak mi prochu, nie? Apteczki mógł zrobić. Możemy sobie zrobić w sumie jakąś tam małą. O. Mi się miejsce zwolniło. Psychostymulanty. Kurde, może te psychostymulanty bym musiał? Coś tam poznajduję, tam na dole? W tych, nie? W tych podziemiach. Ewentualnie. Ale tam do góry stary łazi. Chyba, że starego zabić znów, ale... Pytanie właśnie, czy on tam łazi teraz? Jakbym tam poszedł, to go zastanę. Ile mam tu amunicji? 8. Jakiś czas nie nagrywałem i zapomniałem, jak się przełączało pomiędzy amunicją, ale zapewne nie mam tej drugiej, nie? Wszystkie zużyłem, te naboje lepsze. Miałbym tu w tym, nie mam, a tego pewnie nie mogę przełączyć. Kurde, iść tam? Bym musiał, nie? Nie wiem, czemu akurat ze strzelbą, ale możemy ze strzelbą chodzić. Psychostymulanty bym tu... Tam nie mogłem wejść ostatnio, ale na bank... Coś trzeba tu zrobić. Trzeba tu zrobić, nie? Zaraz odkryjemy. A ja tu nie używałem czasem tych psychostymulantów? Może poczekam sobie. Ja bym tu chęcią coś chciał znaleźć, jakieś amunicja, coś. To zawsze jest miłe. Aha, bo tam ten klucz, ten drugi trzeba. Dobra. Tam nie ma sensu. Nie ma sensu tam iść, tyle powiem. Coś tu trzaska cały czas. Mam nadzieję, że one się jakoś tu nie respawnią, nie? Aha, bo ja miałem tego, to otworzyć jeszcze. A tu wszystko podnosiłem. Ja tu chyba użyłem te psychostymulanty. Właśnie, coś tu było. A, to jakiś gościu był w tej pierwszej pole zamknięty. Trzeba odcisk ręki. To jest odcisk ręki. Może to musi być otwarte. Zamykam pozostałe. Odcisk ręki. U? No tak paruje. Tu cały czas jakiegoś gościa zamknął, to cały czas się chciał uwolnić. Cholera. Wyjął. Żyje? O cholera. Trochę mocniejszy jest. Dychaj, cholera ty. O. Mocny, mocny, kurde, jak trzeszczały ze szczelby to... O, klucz do prosektorium.
Może teraz pistoletem trochę. Tam jest amunicji, strzelby braknie. Coś się świeci, czy mi się wydaje? Nie, to się tak odbijało ten. No to chyba wszystko podniosłem. Podejrzewam, że jeszcze paru tych przyjemniaczków tu znajdę. Kurde, no. Nie boję tu chodzić. Gdzieś ich słyszałem, ale nie jestem pewien gdzie. Naboje do strzelby. A to zawsze brzmi złowieszczo. Ego nie dają tyle naboi. Ładuj. Ładuj do fura. Na razie mimo wszystko z pistolet zostawię. Złowieszczo, bo... Ponieważ, bo może się okazać, że tam jest jakiś mocniejszy przeciwnik, który będzie chciało nam nakopać. Te trzaski, to mnie to tak cały czas niepokoi. Gdzieś idzie, że jakiś trzask. Ale to tak właśnie miało być, nie? Tak jak mówię, coś się szykuje chyba. Ja bym ziele. Czekajcie. Ja mam te chemikalia zwykłe? Nie, z tych mocniejszych mam tylko, nie? Nie mogę. Jakiś. W sumie nie wiem, gdzie jestem. Mapa, kostnica. Dojdziemy do tej kostnicy całej. Nie wiem, czy tu wejdę? Wejdę, czy nie wejdę? Może i dobrze, że nie wejdę. Tu czuję, że są te przyjemniaczki. Zaraz się czasem ze ściany oderwie, gościu. A nie, to ten zastępca szeryfa. Szczerze? Ja się w ogóle nie dziwię, jak ono żyje. Przydałaby mi się jakaś taka albo kij amunicji do tej strzelby, albo jeszcze jakaś troszkę potężniejsza broń niż ta strzelba. A to co to robi? Aha, tutaj mogę kopnąć. A w tę stronę? Czasem jakaś zagadka będzie. Co mi mogę to podnieść? Bo co? Masz mało, za mało miejsca. A to jest ta głowa, którą potrzebuję. Aha. No to czekajcie, no to może zrobimy sobie tą apteczkę. Jak za mało miejsca? Aha, bo mi... Użyć to? Może to użyjemy. Uwy. O, to ja się cieszę, że ja to podniosłem. A już tak sobie stworzyłem. Taka akcja była, he?
Okej, okay, proch strzelniczy, to ja się cieszę, że mam, znaczy, że tą lepszą amunicję. Na G! Właśnie. To samo wyskakuje powiadomienie, że można ją złożyć. Ale okej, okay, ja bym sobie na spokojnie chciał tu najpierw to nieco zeksplorować, gdzie się da, bo ja czuję, że jak tu nic nie ma. Czy jest coś? Nie, coś tam na dole. Jak podniosę tą głowę, to się coś stanie. Widzę. W kijowym miejscu to użyłem tak naprawdę. No dobra, trudno. Najwyżej będą mnie gonić stwory. W sumie... O nie, jeszcze lepiej. Fuck, stary. Sam nie uciekniesz, kuźwa. Co mu się stało? Wiecie co, ja się zastanawiam? Ja się zastanawiam, nie? To jest jakoś oskryptowane? Że ja i tak mu kija zrobię? Coś może tu trzeba zrobić. Chyba. Dobra, my gdzieś to jeszcze raz zrobimy. Zastanawiam się to, czy... Bo on tam czasami... On tam czasami obrywa, nie? I on tak sobie... On sobie tam obrywa, leży i... Zastanawiam się, czy tu jest jakiś... Jakiś sposób jest na niego, nie? Dobra, tu już mnie nie zaskoczysz, kolego, że mnie złapiesz, kuźwa, i ten. Ja wiem, że muszę cię, kurde, jakoś teraz zabić, nie? Że to jest boss fight, nie? Ten ostateczny już, można powiedzieć. Cholera, nie zdążyłem strzelby wyciągnąć. Zjechaj. Muszę być na blisko, to strzelba, nie? Panie i panowie. That's not good.
A mam pomysł, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Prawda, czasu niewiele będzie na jego realizację. Kurna mać. Wyja. Zabił mnie. Bo możliwe tą właśnie... Właśnie tą piłą trzeba go... piłą go trzeba naparzać, nie? W momencie gdy on tam nas... Do tam się ten klęka, tak? Dobra, sobie od razu tą amunicję. Tutaj mogę nawet na nóż naszykować. Ten Ethan mógłby być troszkę szybszy, nie? Ja bym... Dobra, cholera jedna. Dobra, może ja będę szybszy. Ha. Okej, on sobie broń weźmie. Duży zamach ma. Chodź, stary, głupi, kurde. Albo? Ale dobra, już wiem jak to się robi. Może źle zrobiłem za późno. Wiecie co, chyba... Nie, chciałem to powiedzieć. Co
Jedziemy z gościem. Dokładnie. Jedziesz, kurwa. Yeah. Gdzie to idzie? Żyje, nie żyje? Chyba się rozpłynął. Do me a favor and stay dead. Dokładnie. Coś w tych jest, nie? Straciłem mnóstwo amunicji. Skąd tu amunicję teraz? Apteczka, wyda się. Tu coś zostało? Nie. Trzeba się stąd wydostać za tym. O, i popile. A taka fajna była, amerykańska. A ja amunicji tu cholera nie mam. Niedobrze. No ale boss załatwiony, nie? Ogromnym kosztem, ale się udało. No i dobra, może apteczkę użyję jedną, bo tu zakrwawiony chodzę. Kurczę, naprawdę silny przeciwnik. Wyjdę tędy? No nie, jeszcze muszę iść naokoło, co? Ciekawe, czy on jeszcze ożyje, nie? Czy już tak definitywnie z nim koniec jest? Wiem, że czasami typiara jest, nie? Ale... No to dlatego mnie tak tu z tą amunicją dawali. Dla co by nie było z pieprzą. Idzie ma już. Mam tą głowę. Może nawet tędy pójdziemy skrótem. Wejdę sobie oczywiście zapisać, nie? To był taki... Taki moment w grze, że lepiej kurczę... Lepiej mieć to zapisane, poczekajcie. Co się stało? No, teraz stabilne 60. Nie wiem, coś jak rzucałem na pasek, nie? Coś musiało ewidentnie tu schrzanić. Już kiedyś też tak miałem i nie wiem, czy właśnie przez to samo, nie? Coś się musi... Tam jakiś bug występuje pewnie wtedy. Ale dobra, skoro starego nie ma, to chciałem iść do góry, nie? Sobie tam jeszcze do tego pokoju babci, bo ja tam w sumie wtedy... To była taka eksploracja na Speedy. Speedy eksploracja i nawet nie zobaczyłem dokładnie co tu mamy. Stary wparował. Nie wiem, czy ja tu wszystko przejrzałem. O! Nie przejrzałem. Tego na dole nie otworzę. Tu chciałem tych psychotropów generalnie użyć, nie? Tędy przyjdziemy. Dobra, pójdziemy tą głowę psa umieścić. Jakoś generalnie już przestałem reagować na te ich dźwięki tutaj otoczenia. Tych ludków ja nie miałem czasem zabijać?
Znaczy zabijać niż właśnie. Ewidentnie nawet pisało zaszły mnie, a ja tego nie zrobiłem. Kurczę, teraz jak włączyłem jeszcze raz, nie wiem czy jest nagranie. Mam nadzieję, że FPS nie spadną mi później jakoś gwałtownie. Jest cuda, tak nie jest. Nie, spoko. Trzyma 60. Umieścimy ostatnią głowę. I? Wydostałem się. Kurna, jestem na zewnątrz. Dzielę. Proch. O właśnie. Mogę sobie złączyć ten proch? Czy nie, nie mam tych chemikaliów. No to słabo. Ciekawe czy panna Mia jeszcze tu będzie, ale podejrzewam, że tak. Ciekawe czy w tej swojej okrutnej wersji. Nie wiem czy tam iść. Możliwe, że tam. Tu mnie jeszcze ciekawi, ale nie wiem czy powinienem podążać za tą ciekawością. O, tu jest kolejny save. Ale dobra, sobie tu najpierw małą eksplorację zrobię. To jest wideo, coś będziemy oglądać. Ja nie wiem czym to otworzyć. Moneta. Po to, stary, to jest stary. Dla nich jest już za późno, dobra. To się domyślam. Nie wiem co tu potrzebuję w sumie. To jest potrzebne. Lufka ładna, nie? Z chęcią ją przyjął. I co? Te są sterydy. Ej, ja chyba wiem o co tu chodzi. 9 5 3. Ja nie wiem czy to nie będzie. Na stałe zwiększa maksymalną ilość zdrowia. A tu używa to na stałe zwiększa ciągłość ładowania. Ja nie wiem właśnie czy to nie jest cena tych monet, jaką musimy. Może to należy do Zoi. To Zoi mieszka. I ja nie wiem czy to właśnie nie jest zepsuty pistolet. What? A zepsuty to mi na co? No dobra, ale jeszcze sprawdzimy. No to nie zadziała na zasadzie podmianki. Nie. A cholery mi zepsuty pistolet. Czuję się coraz dziwniej, wkrótce będzie jak mama i tata. To wszystko jej wina, powinnam uciec. Nie, nie mogę. Jeśli lepiej będzie po mnie. Kobieta, którą sprowadzili mi, ja coś wie. Gdybym miała surowicę, mogłabym się wyleczyć. Może muszę dowiedzieć się więcej. Aha. Nie wiem, czy moje Skype chce wychodzić z tej dialogów. Nic więcej tu nie ma. A ile ja mam monet? 6. 7, to będzie 7. Jeszcze jak dwie bym zdobył. Gdybym mógł tu wrócić i ten pistolet sobie schować. W tej chwili mógłbym wziąć te sterydy, ale no nie wiem czy. Broń mnie bardziej nie kusi, zawsze miałem słabość tu broni. Nic więcej tu nie ma, jakiś monet ten. Dobra, to tu zapiszemy i tu skończymy. Troszkę się przedłużyło, bo tam niepotrzebnie wyłączałem, później to spadek FPS-ów i to. Jakiś bug w górze. Nie wiem, piszcie czy też tak macie, że jak wrzucicie grę na pasek,
w ogóle ją ciężko strasznie rzucić na pasek, bo przycisk Windowsa nie działa. Ctrl, Alt i Delete jedynie tutaj jest skuteczne. Czy też tak macie, że rzucacie grę na pasek, to przez jakiś magnetofil będziemy odtwarzać coś. To też właśnie macie spadki FPS-ów potem. No jak widzicie, włączymy nowa, jest, chodzi wszystko na płynnie, więc coś tu jest na rzeczy z tym. Kiedyś też tak miałem, niepotrzebnie może schodziłem z ustawień, może jakbym teraz wymaksował z powrotem, wszystko będzie bez problemu ok. Ale dobra, tu kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Będziemy dalej eksplorować na zewnątrz to, co tam nam jest. Jakieś budynki jeszcze tu są. Gdzieś tą ścieżką pójdziemy tam do tego lasu. Pewnie to tylko takie przejście, może dojdziemy do jakiejś drugiej części tej posiadłości, kto wie. Gdzieś musimy jeszcze tą starą spotkać, nie? Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, ale jeszcze ona nam została, bo ta babcia raczej nie wydaje się być groźna. No i Mia, nie? Mia też musimy odnaleźć. I ta Zoe coraz więcej się jej przewija, więc możliwe, że też ona tutaj się pojawi. Także póki co, trzymajcie się do następnego. Hej!